Dzień dobry Państwu. Po Mistrzostwach Europy Piłkarek Ręcznych wracamy na ligowe parkiety. Siódma seria PGNiG Superligi MKL Zagłębie Lubin kontra KPR Ruch Chorzów. Szymon Ratajczak, Viaplay. Witam serdecznie i zapraszam na to spotkanie. Zaczęły zawodniczki, trener Bożeny Karkut. Pierwsze zagranie do koła i jest 1-0, a na prawym rozegraniu Natalia Kolonko. Tutaj oczywiście wiele się zmienić nie może. Najbardziej doświadczone zawodniczki, ale chodzi też o sposób gry, bo poprzedni szkoleniowiec Walentyn Bakuła to był trener, który wcześniej prowadził reprezentację Ukrainy w piłce ręcznej plażowej. Szansa na kontrę dla zawodniczek Ruchu Chorzów. Bardzo dobry rzut bieżny i już wznowiły od rzutu wolnego zawodniczki Ruchu. Piłka do lewego skrzydła, jest tam miejsce, ale Polańska ma siuta do koła. Jest kolejna bramka Karoliny Jasinowskiej. Karin Bujnochowa weszła teraz na prawe rozegranie w zespole gospodyń. Świetnie teraz zeszła na drugie koło. Jest teraz trochę miejsca. Jeszcze zagrana piłka do prawego skrzydła, ale bardzo dobra interpretacja sędziów. Faul w ataku, rzut na pustą bramkę i rośnie prowadzenie Zagłębia. 10-8. Na kole ustawiona Joanna Drabik. Górna, Galińska, Machado Matieli. Bardzo dobrze przedarła się teraz rzutem Machado Matieli. Machado Matieli, odwrócenie do prawego skrzydła. Była od razu na to przygotowana Adrianna Górna. Polańska nad bramką. Jeszcze będą miały szanse zawodniczki Bożeny Karkut, żeby wyjść na pięciobramkowe prowadzenie przed przerwą. Czy to się uda? Galińska fauluje w ataku. A zatem więcej bramek w pierwszej części spotkania już nie będzie. Po 30 minutach MKS Zagłębie Lubin prowadzi z KPR-em Ruchem Chorzów 16-12. Machado Matieli, nie miała tam miejsca, by się obrócić Joanna Drabik. Sprytne, interesujące zagranie do Karin Bujnochowej. Jana Sustkowa w ataku, piłka dociera do Joanny Drabik, ale kolejna akcja chorzowianek bez powodzenia. Przejęta piłka, sytuacja sam na sam i teraz zabrakło szczęścia Sabinie Miłek. No nie chce piłka wpaść w ostatnich minutach. Utrzymały się jednak przy piłce zawodniczki Bożeny Karkut. Pankowska. Machado Matieli teraz. Wydaje mi się, że trochę szczęśliwie, ale mimo wszystko bardzo ładnie. Machado Matieli. Sustkowa szuka miejsca. Ale dobrze ustawiona w bramce Monika Ciesiółka. Gryczewska. Polańska. Dobre zagranie do koła. Sustkowa. Przerzucenie akcji na lewe skrzydło. Świetnie. Polańska. Masałowa. Masałowa. Ładny rzut. Masałowa. Kolejny raz dobra interwencja Barbary Zimy. Masiuda, Gryczewska, Machado Matieli, Sustkowa i Emilia Galińska. Kocińska, Sustkowa, prawe skrzydło broni Monika Ciesiółka. Czy zdążą jeszcze zawodniczki Ruchu? Nie zdążą. Koniec spotkania. 28 do 20. Takim wynikiem kończy się mecz MKS-u Zagłębia Lubin z KPR-em Ruchem Chorzów. Adrianna Górna. 8 bramek w tym spotkaniu i tytuł MVP tego spotkania. A zatem wybory jak najbardziej sprawiedliwe. Karolina Jasinowska, najlepsza w zespole Ruchu. Adrianna Górna, najlepsza w zespole Zagłębia, a Zagłębie Lubin pokonuje KPR Ruch Chorzów 28 do 20. Szymon Ratajczak, Viaplay. Kłaniam się, wszystkiego dobrego, miłego wieczoru i do usłyszenia.
We'll be right back.